Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym moim wideo. Chciałabym Wam pokazać bardzo łatwy w wykonaniu, wygląda może dosyć trudny ten wzór, ale jest naprawdę bardzo łatwy do wykonania. Jeżeli macie przed nosem, tak powiedzmy, ten szkic. Ten szkic jak zwykle możecie sobie wydrukować, skopiować i wydrukować na YouTube. Może bardzo krótko o tym wzorze. 17 oczek, ja w tej chwili tutaj nabrałam 34 oczka na wzór, na dwa raporty. Plus dwa oczka brzegowe, które tutaj jak zwykle nie zaznaczyłam. Na wysokość wzór ten składa się z 16 rzędów. Od 17, 17 rząd zaczynamy robić tak samo jak pierwszy i tak dalej przerabiamy w górę. Tak jak wspomniałam, tu mam dwa raporty i trzy raporty na wysokość już zrobione. Z Wami będę ten czwarty raport w tej chwili robiła. Jak widzicie, teraz to już po tylu tych raportach jest widać, że ten wzór naprawdę jest bardzo ciekawy, bardzo ładny. Nadaje on się jak również na czapki, można powiedzieć, czy na sweterki, sweterki rozpinane, kamizelki. Bardzo ciekawy. To jest lewa strona, która no, nie jest za ciekawa, ale ten wzór nie jest dwustronny. Ok, to chyba wszystko na temat tego wzoru. Jeżeli sobie coś w trakcie robienia przypomnę, to Wam zaraz powiem. Ci z Was, którzy już u mnie gościli nieraz, wiedzą, że to są lewe oczka u mnie. To są dwa oczka ze skłonem na prawo, przerabiane razem prawą i one skłaniają się na prawo. Następnie te kreseczki to są prawe oczka na żółty. Ten znaczek to są dwa oczka razem ze skłonem na lewo, nieprzeciągane. Jeżeli to są przeciągane oczka, to zawsze na początku mówię i możecie to sobie na dole zanotować, że na przykład to są w tym wypadku przeciągane oczka, ale tu nie robimy ich przeciąganych. Zaraz Wam to pokażę. To są rzędy nieparzyste. W rzędach parzystych przerabiamy oczka tak, jak schodzą z drutu. Ok, więc zaczynamy. U mnie pierwsze oczko jest oczkiem brzegowym i to oczko nie przerabiam. Ostatnie oczko jest oczkiem brzegowym i przerabiam je na lewo. To jest oczko prawe, które zdejmuję. Więc na samym początku mamy trzy oczka lewe. Raz, dwa i trzy. Następnie mamy dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Wkuwamy się od lewej strony, ja to tylko teraz w tej chwili troszeczkę poluzowałam. Wkuwamy się od lewej, od tyłu i przeciągamy włóczkę. To są dwa oczka razem, które skłaniają się na prawo. To są te tutaj, jak widzicie, jest skłon na prawo. Jest troszeczkę ciemno. Jest skłon tych oczek na prawo, jak również mamy skłon na lewo. To są te tutaj nieprzeciągane ze skłonem na lewo. W tej chwili mamy trzy oczka prawe. Raz, dwa i trzy. Jeden narzut. Następnie mamy jedno oczko prawe, narzut i trzy oczka prawe. Raz, dwa i trzy. Dwa oczka razem ze skłonem na lewo. Wkuwamy się tu od prawej strony i przeciągamy te dwa oczka razem. Następne kolejne trzy oczka to są trzy oczka lewe. Raz, dwa i trzy. No i powracamy do początku, ponieważ robię z Wami teraz dwa raporty. Znowu mamy trzy oczka lewe. Raz, dwa i trzy.
Dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Ja sobie tylko to tutaj troszeczkę luzuję. I przerabiamy je razem ze skłonem na prawo. Następnie mamy trzy oczka prawe. Narzut. Oczko prawe. Narzut. Znowu trzy oczka prawe. Raz, dwa i trzy. Dwa oczka razem ze skłonem na lewo i trzy oczka lewe. Raz, dwa, trzy i u mnie jest w tej chwili oczko brzegowe, to przerabiam na lewo. To był rząd pierwszy, rząd drugi i wszystkie inne rzędy parzyste przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drutu. Rząd trzeci. Rozpoczynamy oczkiem brzegowym, a następnie trzy oczka lewe. Raz, dwa, trzy. Dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Dwa oczka prawe. I narzut. Następnie mamy trzy oczka prawe po tym narzucie. Raz, dwa i trzy. Narzut. Dwa oczka prawe. Dwa oczka razem ze skłonem na lewo. Trzy oczka lewe. Raz, dwa, trzy. I zaczynam znowu od początku. Trzy oczka lewe. Raz, dwa i trzy. Dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Dwa oczka prawe. Narzut. Trzy oczka prawe. Dwa i trzy. Narzut. Dwa oczka prawe. Dwa oczka razem ze skłonem na lewo i trzy lewe oczka. I już u mnie jest oczko brzegowe, to przerabiam na lewo. To był rząd trzeci, rząd czwarty. Przerabiamy wszystkie oczka tak, jak schodzą z drutu. Rząd piąty. Oczko brzegowe i trzy oczka lewe. Raz, dwa, tak to chyba lepiej zrobię, to jest dwa, trzy oczka lewe, dwa oczka razem ze skłonem na prawo, jedno oczko prawe, jeden narzut i pięć oczek prawych, dwa, trzy, cztery i pięć, narzut, oczko prawe, dwa razem ze skłonem na lewo i trzy oczka lewe. I zaczynamy znowu od początku, trzy oczka lewe, raz, dwa i trzy, dwa razem ze skłonem na prawo. Jedno oczko prawe, jeden narzut, pięć oczek prawych. Trzy, cztery i pięć, narzut. Jedno oczko prawe, dwa oczka razem ze skłonem na lewo i trzy oczka lewe. I ostatnie u mnie jest oczko brzegowe, przerabiam na lewo. To był rząd piąty. Rząd szósty. Przerabiamy wszystkie oczka tak, jak schodzą z drutu. Jesteśmy w tej chwili w siódmym rzędzie i rozpoczynamy oczkiem brzegowym. Następnie mamy trzy oczka na lewo. Dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Narzut i siedem oczek prawych. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem.
Kolejny jest narzut, dwa oczka razem ze skłonem na lewo i trzy oczka lewe. Raz, dwa, trzy. I znowu zaczynamy oczkami lewymi, trzy lewe, raz, dwa i trzy. Dwa razem ze skłonem na prawo, narzut i znowu mamy 7 oczek prawych. 4, 5, 6 i 7. Narzut dwa razem ze skłonem na lewo i 3 lewe i u mnie jest już oczko brzegowe znowu. To był rząd 7, rząd 8 przerabiamy tak jak oczka schodzą z drutu. Jesteśmy w tej chwili w rzędzie 9 i tu od 9 rzędu troszeczkę ten nasz rysunek się zmienia, jak widzicie. Nie zaczynamy oczkami lewymi, tak jak tutaj w tych 4 rzędach było. Zaczynamy od oczek prawych, więc tutaj będzie troszeczkę, one nie będą tak schodziły z drutu, jak tutaj mieliśmy. No i tu musicie na tej lewej stronie, na stronie parzystej, pamiętać, 10, pamiętać, żeby dobrze patrzeć, ponieważ one w innej kolejności już schodzą z tego drutu. Zaczynamy najpierw ten rząd 9 oczkiem brzegowym i widzicie, tutaj są schodzą lewe oczka z drutu, ale my w tej chwili przerabiamy dwa prawe, więc tu musicie troszeczkę bardziej uważać. Następnie mamy narzut i trzy oczka prawe. Dwa i trzy. I tu mamy dwa oczka razem ze skłonem na lewo. Następnie mamy trzy oczka lewe. Dwa i trzy. Dwa oczka razem ze skłonem na prawo. W ten sposób. Kolejne trzy oczka to są oczka prawe. Raz, dwa i trzy. Następnie mamy narzut i dwa oczka prawe. Raz i dwa. I zaczynamy znowu od początku. Dwa oczka prawe. Raz i dwa, narzut, trzy oczka na prawo, dwa oczka razem ze skłonem na lewo, trzy lewe, raz, dwa i trzy. Dwa razem ze skłonem na prawo. Muszę sobie to tylko poluzować. I wbijam się od tej strony. To były te dwa razem ze skłonem na prawo. Trzy oczka prawe. Raz. Dwa. Momencik. Coś tutaj. Ach, okej. Tu zrobiłam błąd. I już go poprawiam. Ok, teraz były te dwa. Teraz już jest dobrze. To były dwa. Dwa razem ze skłonem na prawo. Ok, to są te dwa razem ze skłonem na prawo. Trzeba uważać troszeczkę, bo tak jak widzicie, to się tutaj pozmieniało trochę. I dlatego trzeba w tym pierwszym, to znaczy w tym 9 rzędzie, troszeczkę bardziej uważać. To są te dwa oczka, które zrobiłam razem ze skłonem na prawo. Teraz są trzy oczka na prawo. Raz, dwa i trzy. Jeden narzut i dwa oczka prawe. Tam jednak błędu nie zrobiłam, tylko
Moja wina była, bo patrzyłam zamiast na ten dziewiąty rząd, patrzyłam na siódmy i myślałam, że jako ostatnie mają być. To po prostu mój błąd był. Okej, to był rząd dziewiąty. W rzędzie dziesiątym przerabiamy wszystkie oczka tak, jak schodzą z drutu. Jesteśmy w tej chwili w rzędzie jedenastym. Już będzie troszeczkę łatwiej, ponieważ tutaj już znowu schodzą nam oczka tak, jak powinniśmy je robić. A więc zaczynamy od oczka brzegowego i tutaj widzicie, tu były prawe oczka, to znaczy w poprzednim rzędzie były to lewe oczka i teraz zaczynamy trzema oczkami prawymi. Robimy narzut, znowu dwa oczka prawe, to jest jedenasty rząd. Dwa oczka razem ze skłonem na lewo i trzy oczka lewe. Raz, dwa i trzy. Dwa oczka razem ze skłonem na prawo. W ten sposób. Dwa oczka prawe i dwa narzut i trzy oczka prawe. No i zaczynamy znowu od początku. Trzy oczka prawe, trzy narzut, dwa prawe, dwa razem ze skłonem na lewo, trzy oczka lewe, dwa razem ze skłonem na prawo, dwa prawe, narzut i trzy prawe i ostatnie u mnie jest oczko brzegowe, przerabiam na lewo. To był jedenasty rząd, rząd dwunasty przerabiamy tak jak oczka schodzą z drutu. Zaczynamy teraz rząd trzynasty. Zdejmujemy oczko brzegowe, a następnie przerabiamy cztery oczka prawe. Raz, dwa, trzy i cztery. Robimy narzut, jedno oczko prawe. Dwa oczka razem ze skłonem na lewo. I trzy oczka lewe. Raz, dwa, trzy. Znowu dwa razem, tym razem ze skłonem na prawo. W ten sposób. Jedno oczko prawe, narzut i cztery oczka prawe. Raz, dwa, trzy i cztery. I znowu zaczynamy od początku. Cztery oczka prawe. Raz, dwa, trzy, cztery. Narzut. Oczko prawe. Dwa oczka razem ze skłonem na lewo. Trzy oczka lewe. Dwa i trzy. Dwa oczka razem ze skłonem na prawo. W ten sposób. Jedno oczko prawe, narzut i cztery oczka prawe. Raz, dwa, trzy i cztery i oczko brzegowe. To był rząd trzynasty. Rząd czternasty przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drutu. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne. Wszystkie narzuty przerabiamy na lewo. Rząd piętnasty rozpoczynamy od oczka brzegowego. Następnie mamy pięć oczek prawych. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Narzut. Dwa oczka razem ze skłonem na lewo. Trzy oczka lewe. Raz, dwa i trzy. Dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Jak za mocno macie te dwie, to zluzujcie sobie tak jak ja. To są dwa oczka razem ze skłonem na prawo.
narzut i 5 oczek prawych. Raz, 2, 3, 4 i 5. I rozpoczynamy znowu od początku. 5 oczek prawych. Raz, 2, 3, 4, 5. Narzut. 2 oczka razem ze skłonem na lewo. 3 oczka lewe. 2 oczka razem ze skłonem na prawo. 1 narzut i 5 oczek prawych. I tu zakończyliśmy już całkowicie nasz, znaczy nie całkowicie, bzdura. Zakończyliśmy już nasz wzór, ponieważ 16 rząd robimy tak, jak oczka schodzą z drutu. I 17 rząd zaczynamy, od 17 zaczynamy tak samo jak pierwszy rząd i idziemy znowu w górę. Jak widzicie, jest ten wzór bardzo łatwy, bardzo szybko się go robi. Ja w tej chwili robiłam go troszeczkę wolniej, ponieważ chciałam, żebyście lepiej to widzieli. Mi osobiście ten wzór bardzo się podoba, jest bardzo ładny i chyba wykorzystam go przy następnym sweterku. Ok, to tyle na dzisiaj, na tą chwilę. Jak wspomniałam, to wy wydrukujcie sobie na z YouTube i ja wiem sama po sobie, że lepiej mi się cokolwiek robi, jak mam opis przed sobą, czy taki szkic, z którego mogę odczytywać te oczka. Dlatego przepisuję przeważnie to zawsze według moich znaczków, bo jest to również bardzo łatwe dla mnie, jak również bardzo łatwe dla Was, dla tych, którzy już u mnie nie pierwszy raz są i mają gdzieś sobie zanotowane te znaczki, co one u mnie czy w tym szkicu oznaczają. Ok, to tyle. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Cieszę się bardzo, że znowu znaleźliście tą drogę do mnie. Jeżeli Wam się spodobało, to będę się bardzo cieszyła. Jeżeli znowu do mnie zajrzycie, będę na bieżąco wstawiała nowe wzory, nowe projekty. A więc jeszcze raz serdecznie dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym moim wideo. Dziękuję, cześć, pa!